Urząd Miasta Racibórz ogłosił piątą edycję konkursu Zielonomi. Do raciborskiego konkursu każdy może zgłosić zielone zakątki stworzone na terenie miasta. Co roku w zmaganiach udział bierze coraz więcej zgłoszeń. Tym samym Racibórz staje się coraz bardziej zielony, bioróżnorodny oraz kwitnący. W tym roku udział w konkursie mogą brać również inwestorzy tworzący nasadzenia przy nowych inwestycjach. Organizatorem konkursu Zielonomi jest miasto Racibórz, współorganizatorem Arboretum Bramy Morawskiej, a partnerami akcji są Raciborskie Centrum Recyklingu R3, Agromarket Gali oraz Stowarzyszenie Zielony Racibórz. Oprócz estetyki patrzymy też na bioróżnorodność i retencję, czyli chodzi o to, żeby przestrzeń zachęcała sprzymierzeńców ogrodu do korzystania. Czyli sadzimy rośliny, które przyciągają owady, ptaki, tworzymy zakątki dzikie, czyli można zostawić kawałek niekoszony, położyć stertę gałęzi oraz można dawać poidełka dla ptaków i owadów. Odwiedziliśmy zwyciężczynię konkursu zeszłorocznego w kategorii balkon. Balkon ten już mój jest od lat po prostu, który ukwiecam, jest zielony, można powiedzieć, że jest całoroczny, bo nie tylko jest latem piękny, ale i zimą. No i potem przyszedł taki dzień, że po prostu zdecydowałam, że po prostu wezmę udział w konkursie. No i zgłosiłam się, zrobiłam zdjęcia i wysłałam. Laureatka konkursu zdradziła nam swój przepis, jak ozdobić balkon odpowiednimi roślinami. To nie jest tak, że konkretnie już wiem, że idę po ten kwiatek czy po tą roślinkę. Co mi tak naprawdę wpadnie w oko, jest piękne, jest inne, to kupuję. Ale kupuję tak raczej, żeby wszystko było stonowane i współgrało. On jest co roku tak jakby inny, nie? Ja dokupuję nowe kwiatki, tworzę jakieś kompozycje, bo tak, no tak po prostu czuję. Jest pięknie, cieszę się tym balkonem, to jest taka, jak ja to mówię, zielony zakątek, no. No i po prostu tutaj się relaksuję, odpoczywam, są lampiony, są światełka i... No daje dobrą energię. Cieszą się dzieci, wnuki i doceniają i mówią, że jest pięknie, nie? Zauważają. Ja zresztą tak, ja im o naturze, o przyrodzie też dużo tam mówię. Tegorocznym bohaterem balkonu, który odwiedziliśmy, jest wyjątkowy kwiat. Thunbergia, ten kwiatek, przepiękny. Pierwszy raz go mam. Jest, on też do góry rośnie, można go upiąć tak. Ale ja go dałam tak właśnie, że jest zwisająco na parapet. Mam dwie, no i Sansevilla, tak. Dzisiaj, w tym roku mam na żółto właśnie, że zielony, żółty. W zeszłym roku było kolorowo. Były kolorowe kwiaty, ale w tym roku po prostu postanowiłam, że zrobię, no tak jak mówię, podobała mi się ta Thunbergia i kupiłam i jest na zielono-żółto. Brzozę dokupiłam w tym roku. Uwielbiam brzozę, no i daje dobrą energię i się cieszę, że ją mam. No zobaczymy, jak się zachowa na balkonie. Jest jeszcze działka, no jak coś, to pójdzie na działkę. Raciborski zielony balkon sprzyja również zwierzętom pojawiającym się w jego okolicy. Na balkonie miały być poidełka, też były. Ale wiem, że jak dałam właśnie przed balkonem te poidełka, to ptaki przylatują. Kawka to już partnera przyprowadziła, wierzcie mi, bo ja po prostu to obserwuję. Kąpią się wróbelki i to całymi, i to z rana całymi, można powiedzieć, grupami. Ja wtedy jestem cicho, bo wystarczy jakiś tam ruch, nie? I one już odlatują, ale te ptaki cały czas tu są, naprawdę. Pięknie to wygląda. I pieski, jak idą na spacer, to też sobie tam tej wody troszkę pożyczą. Pasja pani Barbary daje jej ogromną satysfakcję, ale również pozwoliła wygrać w zeszłorocznym konkursie, co sprawiło, że namawia Raciborzan do udziału w tegorocznych zmaganiach. Cieszy mnie ten balkon. Ogólnie lubię bardzo naturę i po prostu tak to tworzę. Dużo miłych słów słyszę od nieznajomych mi ludzi, nawet na mieście, nie? Czy na poczcie mnie pani, że mąż mówi, to jest nasza pani z osiedla, nie? No i takie naprawdę to jest miłe, nie? Ja to robię dla siebie, no ale zachęcam, żeby po prostu osoby zgłaszały się do takiego konkursu, bo można pokazać swój piękny balkon, a są ukwiecone balkony, nie? Pokazać po prostu drugim, nie? Podzielić się tym.
Piąta edycja raciborskiego konkursu daje tym razem dodatkowe możliwości dzięki nowej kategorii. W tym roku pojawiła się nowa kategoria, to jest zieleń przy nowej inwestycji, czyli zagospodarowanie terenu tworzone przez zieleń istniejącą bądź nową przy nowych obiektach w Raciborzu. Konkurs ma na celu m.in. zachęcenie mieszkańców Raciborza do tworzenia miejsc wypełnionych roślinami, które są pożyteczne oraz estetyczne. Zgłoszenia przyjmowane są do 8 lipca do godziny 15. Warto się zgłaszać, ponieważ czasami ludzie nie spodziewają się, że mają u siebie tak wartościową przestrzeń, plus pasja ogrodnika tworzy naprawdę miejsce niesamowite. Co roku najmniej jest zgłoszeń okien, a mimo wszystko widać, że jest dość dużo ukwieconych okien w Raciborzu i chcielibyśmy również, żeby więcej ludzi zgłaszało się, ogrodników, którzy tworzą ogrody przy domach wielorodzinnych, na osiedlach. Udział w konkursie jest bezpłatny. Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz elektronicznej, wysyłając do Urzędu Miasta Racibórz lub Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu.